Maluch Plus to jedna z inicjatyw rządu obok 500+, która ma być wsparciem dla rodziców wychowujących dzieci. Dzisiaj przedstawiciele rządu wręczyli promesy przedstawicielom dolnośląskich samorządów na realizację tego programu. Dzisiaj w ramach programu Maluch Plus jestem w województwie dolnośląskim z dobrymi wiadomościami, szczególnie dla samorządowców. Ponad 33 miliony złotych trafia do województwa dolnośląskiego na wsparcie programu opieki dla dziecka do 3 roku życia. I to jest ta dobra wiadomość. Ponad 20 samorządów korzystać z tego programu, zarówno na nowe utworzone jednostki, to jest 10 samorządów województwa, i na kontynuację programu, który jest bardzo potrzebny dla matek czy ojców, którzy łączą pracę z wychowaniem dzieci i z tej opieki mogą skorzystać. No myślę, że też ważną informacją jest to, że w ramach całego programu w całym kraju środki, które zapewniliśmy, to jest 450 milionów złotych, to jest trzykrotnie więcej środków niż w ubiegłym roku, czyli ze 150 milionów do 450 milionów. Liczymy, że w tym roku powstanie dodatkowo 25 tysięcy nowych miejsc opieki i to jest potrzebne dla realizacji polityki państwa, którą realizujemy w obszarze polityki rodzinnej. W konkursie wniosków zostało złożonych 170, które były rozpatrywane poprzez wojewodę w Ministerstwie Rodziny. W ramach tych czterech modułów dwa pierwsze dotyczą jednostek samorządu terytorialnego, między innymi gmin, i dziś te promesy dla 21 gmin przekazaliśmy. I to jest, myślę, że dobra informacja nie tylko dla włodarzy gmin, ale przede wszystkim dla rodziców, dla naszych najmłodszych, bo ten projekt jest przygotowany dla dzieci do wieku do lat 3. Korzyść jest przede wszystkim taka, że rodzice będą mieli możliwość wyboru na Dolnym Śląsku, czy też chcą oddać dziecko pod opiekę i wrócić na rynek pracy, czy też tak naprawdę pozostać jeszcze z dzieckiem przez pewien czas. Ja myślę, że wartością przede wszystkim tego programu jest to, że dajemy wolność wyboru rodzicom.